Cześć, życzę wszystkim jeszcze raz wesołych świąt. No i szczęśliwego nowego roku. Tak, ja sobie robię przerwę od live'ów, także ten pierwszy dzień świąt i drugi dzień świąt to na pewno mnie nie będzie, ale po świętach wracam. Już prawdopodobnie z nowego domu, ponieważ ostatnio wynajęliśmy dom, tak jak wam mówiłam, że idziemy w piątek podpisać umowę. Więc zaraz po świętach będziemy tak naprawdę od razu jechać po prostu z rzeczami i na początku trochę na wariata będziemy tam po prostu, wiecie, te rzeczy przewozić. No i trzeba będzie wszystko rozpakowywać, więc wam też pokażę dom. Ja mam chciałam ostatnio pokazać, ale wiecie, jak mam to powiedzieć, po prostu były problemy, pewne problemy i było dużo korków, przez co przyjechałam tam później i wiecie, i z umową też zeszło dużo dłużej niż myślałam, więc nie zdążyłam nagrać, aż też musiałam wracać do domu, bo miałam inne zajęcia, no to wiecie, po prostu nie zdążyłam nagrać i was oprowadzić, ale oprowadzę was i prawdopodobnie już rzeczami. Nie wiem, czy to będzie zaraz dosłownie po świętach, ale na pewno w przeciągu kilku dni się będę musiała wyprowadzić, czy będziemy musiały razem się wyprowadzić, więc mam bardzo dużo pracy. Ja się bardzo cieszę, powiem wam, że ja się nudzę w domu. Odkąd jestem w ciąży i już mój brzuch jest taki duży, to prawie w ogóle nie wychodzę z domu. No dzisiaj byłam w kinie, ale tak ogólnie to praktycznie cały czas siedzę, bo cały czas jestem, wiecie, zmęczona, czuję się, wiecie, niewygodnie mi jest i siedzę w tym domu i ja, wiecie, się nudzę i będę miała fajne zajęcie. Będę urządzać małemu, wiecie, tam kącik, dzieciom pokoik będziemy urządzać, także wiecie, naprawdę, naprawdę fajne, fajne zajęcia. No i oczywiście też pokój streamingowy będziemy urządzać w piwnicy, bo tam jest taka fajna piwnica i wiecie, i tam chciałam wstawić kanapę i dużo LEDów i wiecie, i ogólnie zrobić sobie taki pokój na streamy, żeby mieć taki specjalny pokój. No i co? No i oczywiście trzeciego będę musiała wrócić do Kielc, bo ponieważ mam jeszcze tutaj ginekologa, będę musiała zmienić, ale mam tutaj ginekologa, więc mam już wizytę umówioną na trzeciego. Będziemy sprawdzać, jak mały przybrał na wadze, no i będziemy wiedzieć, co dalej będziemy robić. Czy wiecie? No, ale też was poinformuję tego trzeciego, jak wyszły małe badania i mam nadzieję, że będzie naprawdę wszystko dobrze, bo no, ja bym wolała, wiecie, no wiadomo, jak każda mama, wolałabym po prostu, no, żeby było wszystko dobrze, żeby przybierał i żeby po prostu urodzić w terminie, ale zobaczymy, jak to będzie, no bo tak jak wam mówiłam, jeżeli po prostu nie będzie przybierał, no to po prostu lekarz będzie rozważał rozwiązanie wcześniejszej ciąży. No. W czasie świąt przytyłam całe kilo w ciągu jednego dnia, więc dość sporo. No i też trochę wody nabrałam, jak widzicie, po mojej buzi, ponieważ jadłam dużo słonych potraw, a ja nie powinnam jeść, mam tendencję do nabierania wody. I naprawdę jak zjem albo chipsy, albo jakieś tam słone rzeczy, to strasznie, strasznie gromadzę wodę. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja już, wiecie, już w pewnym wieku jestem, mam 25 lat i powiem wam, że no na pewno nie mogę jeść wszystkiego, no bo puchnę, po prostu puchnę. A i tak nie jest najgorzej. Dobrze. No, w każdym razie wesołych świąt jeszcze raz życzę. Buziaki, no i do zobaczenia po świętach na live'ach. Abym zapomniała, ja live prowadzę na moim drugim koncie, nie wiem, czy wiecie, i będzie ono tutaj i w opisie je oznaczę.